Flamanville nad kanałem La Manche we Francji. To tu EDF buduje nowy jądrowy blok energetyczny o mocy 1650 MW. Będzie to blok EPR, jądrowy reaktor wodno-ciśnieniowy. Ten reaktor to efekt dotychczasowych francuskich i niemieckich doświadczeń z eksploatacji istniejących elektrowni w zakresie bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej i technologii budowy. Blok EPR jest budowany obok starszych bloków istniejącej tu elektrowni. EPR jest prekursorem reaktorów, które z czasem mogłyby zastąpić istniejące elektrownie. Nazywa się Flamanville 3. Przypatrzmy się bliżej jego budowie. Ponieważ elektrownię Flamanville zaprojektowano pierwotnie na przyjęcie 4 bloków, przygotowanie placu robót ogranicza się do robót ziemnych na terenie istniejącej elektrowni. Budowa potrwa około 6 lat. Konstrukcja nośna reaktora, w którym zachodzi reakcja rozszczepienia jąder uranu, umieszczana jest na grubej płycie fundamentowej budynków jądrowych. Otacza ją szereg konstrukcji z betonu i stali, w tym chwytacz stopionego reaktora, który w przypadku awarii zatrzyma i wychłodzi paliwo. Konieczne jest też wywiercenie kilkusetmetrowego podmorskiego kanału za pomocą maszyny drążącej. Kanał służy do odprowadzania wody do chłodzenia obiegów. Instalacja zakończona jest dyfuzorem, minimalizującym oddziaływanie na środowisko morskie. Wszystko tu zaprojektowane jest w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. W czterech niezależnych budynkach zainstalowane są 4 identyczne układy bezpieczeństwa, z których każdy zapewnia pełną ochronę instalacji. Położenie kopuły jest ostatnim etapem budowy budynku reaktora. Po ponad 3 latach robót konstrukcje z betonu i stali są gotowe na przyjęcie pierwszych urządzeń. Instalacja rozpoczyna się od reaktora, najważniejszej części bloku energetycznego. Reaktor waży ponad 500 ton, ma około 6 metrów średnicy. Jego montaż trwa 14 dni. Stalowa obudowa reaktora o szerokości 250 mm jest poddana niezwykle rygorystycznej kontroli jakości od momentu produkcji w hucie aż do zabudowy w elektrowni. Kolejne ważne urządzenia to 4 wytwornice pary. Wypełniające je tysiące rurek zapewniają wymianę ciepła między obiegami wodnymi reaktora i obiegami parowymi turbiny. Turbogenerator ma prędkość 1500 obrotów na minutę. Zamienia on energię cieplną pary na energię elektryczną. Teraz następuje ważny moment. Doprowadzenie wody do stacji pomp. Woda pompowana z kanału schładza parę na wyjściu z turbiny. Woda podgrzana o 12 stopni jest odprowadzana do morza na odległość 700 metrów od brzegu. Budowę kończy zamontowanie drugiej betonowej obudowy bezpieczeństwa, która dubluje zabezpieczenie podstawowych urządzeń elektrowni. Po 5 latach Flamanville 3 ma już prawie ostateczny kształt. Przyszedł czas na dostarczenie uranu. Paliwo dowożone jest w kontenerach, po 2 zestawy paliwowe każdy.
radioaktywność paliwa jest wówczas niska, jednak jego załadunek jest bardzo precyzyjny. Zestawy paliwowe składa się najpierw w budynku paliwowym. Następnie każdy z nich jest kolejno przenoszony do basenu reaktora za pomocą zdalnie sterowanego systemu. W ten sposób 241 zestawów paliwowych zostaje umieszczonych w reaktorze. Teraz następuje zamknięcie reaktora. Woda z basenu jest odprowadzona, a pokrywa zamknięta i solidnie zamocowana, by wytrzymać ciśnienie 155 razy większe od ciśnienia atmosferycznego. Jeszcze ostatni test i można przystąpić do zwiększania mocy reaktora. Jest to proces stopniowy, którego kolejne etapy podlegają kontroli i ciągłym pomiarom. Podniesienie prętów sterujących i zmniejszenie stężenia związków absorbujących neutrony wywołuje reakcję jądrową. Jest to początek reakcji łańcuchowej. Woda z obiegu pierwotnego podgrzewa się, krążąc w reaktorze. Wyzwolone ciepło jest przesyłane do obiegu wtórnego przez cztery wytwornice pary. Celem jest przesłanie wytworzonej przez reaktor energii do turbogeneratora bez bezpośredniego kontaktu między poszczególnymi obiegami. Energia cieplna pary posłuży najpierw do wprawienia turbiny w ruch. Gdy turbina osiągnie 1500 obrotów na minutę, można połączyć generator z siecią energetyczną. To synchronizacja. Flamanville 3 umożliwi też kadrze technicznej EDF utrzymanie kompetencji w budowie elektrowni i nabycie nowych doświadczeń eksploatacyjnych. Jeszcze kilka tygodni prób i nowy blok Flamanville 3 zostanie uznany za gotowy do użytku. Będzie produkował energię z mocą 1650 MW przez 60 lat. Nowa generacja elektrowni jest ważnym etapem w zmniejszaniu wpływu na środowisko naturalne oraz podnoszeniu bezpieczeństwa i wydajności. Energia elektryczna produkowana we Flamanville 3 wystarczy dla około 1 500 000 mieszkańców regionu. Flamanville 3 wpisuje się w długofalową strategię EDF, spójną z polityką energetyczną Francji, której celem jest zapewnienie wszystkim klientom dostaw energii elektrycznej.